Witam Was w kolejnym odcinku z F1.24. W poprzednim odcinku robiliśmy sobie Arabię Saudyjską i pomijając to, co się tam stało z Lando Norrisem na początku wyścigu, co oczywiście było moją winą, to nawet i tak całkiem fajny wynik udało się osiągnąć. Dojechałem do mety na siódmym miejscu, co oczywiście jest moim najlepszym wynikiem obecnie w tym sezonie. A teraz przenosimy się już tutaj na kolejny weekend. To będzie Australia i jak widać, no czeka nas weekend pod znakiem deszczu. No wyścig już na pewno będzie deszczowy, a kwalifikacje wygląda na to, że będą takie mieszane. And a warm welcome everybody. We're here in the heart of Melbourne. It's Albert Park and it's qualifying for the Australian Grand Prix. To tutaj niby na razie w Q1 aby też pokazuje, że jakieś zagrożenie deszczowe, ale tutaj 15 minut do przodu i nic się nie dzieje. Za pół godziny dopiero ma padać. Więc tak, ja bym sobie chciał najpierw pooglądać, o, Tsunoda wyjeżdża. To jest akurat dobry odnośnik. Kolega zespołu to jest oczywiście bardzo dobry odnośnik. Niech sobie już jakieś czasy tam porobią. Verstappen też jest na torze. To oczywiście jest też kolejny bardzo dobry odnośnik. I tak, Tsunoda zaczyna okrążenie. Verstappen też już zaczął. Tsunoda już się zbliża do końca. I tak, Tsunoda już kończy czas swój. I ile to będzie? 1.19.8. Verstappen będziemy mieli zaraz na mecie. A ja oczywiście sobie już przygotuję szybciutko bolid. Dobra. Niech będzie tyle. Verstappen już będzie kończył okrążenie. A ja sobie wyjadę tutaj za tym, za... Od teraz już mogę już wyjeżdżać. Tylko sobie jeszcze zobaczę jego czas. 18.6. Clear the garage, please. Car's ready to leave. 18.6 Verstappen. 19 tam coś Tsunoda. Nikogo nie ma w garażu aktualnie. A tu tak się będzie teraz okon ze mną bawił. Tutaj mam jeszcze Leclerca. Niech oni sobie jadą. Na treningu muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze mi się jeździło po tym torze. Jakoś tak Australię dosyć polubiłem. W poprzednich latach to pamiętam, że jakoś tak no ta Australia nie była zbyt miła dla mnie. A tutaj na przykład no, w F2 było fajnie w Australii. I też w poprzednich tutaj tych odsłonach, jak jeszcze jeździłem w F1.23, to wydaje mi się, że no też jakoś tak no lepiej to wyglądało niż w poprzednich edycjach. Kogoś tam będę miał niedługo za sobą, to już tutaj wolę teraz przyspieszyć i będziemy zaczynać. Jeśli ten ktoś, a na pewno był na okrążeniu pomiarowym, to mu nie przeszkodziłem. Dobra, mamy pokonane już
Początek okrążenia też jakoś tak inaczej mi się jedzie. Ale to jest wszystko jeszcze tutaj kwalifikacje. No i to trochę było za szeroko. Tutaj pod 50% użyłem wyprzedzania. Jeszcze końcówka. I zaraz będziemy na mecie. 18.9. Siódme miejsce. Wydaje mi się, że to spokojnie już. To spokojnie już powinno wystarczyć. Dziewiąte miejsce. No nawet na pewno wystarczy. Tak jest. Także pomijamy oczywiście już resztę kwalifikacji. Absolutnie mi tutaj nic na razie nie grozi. Pewny awans do Q2 z siódmego miejsca. No tutaj jak będę tak właśnie kręcił poniżej minuty 19, to będzie dobrze. Teraz jeszcze musimy się przekonać. Jeszcze jest chyba dobrze. Jeszcze jest w porządku z pogodą. Ale to już jest lada chwila pewnie. Tu nie pokazuje, że za 15, za pół godziny, że znowu nie ma zagrożenia żadnego z deszczem. Ale tak wygląda. O, tu jest. Czy ja widziałem? Tak, widziałem krople. Widziałem krople na tym, na wizjerze. Zaraz, jakie mam opony? Jest. Uciekamy. Zrobię to w ten sposób, żeby jakby to powiedzieć, nie trzeba było tutaj przeskakiwać tego czasu, ale zaczyna padać. Ej, teraz wszyscy wyjeżdżają. Trzeba uciekać, jak najszybciej swoje okrążenie wykonać. Tutaj nie ma. Tu po prostu już nie ma chowania się. Trzeba jak najszybciej swoje okrążenie zrobić. Ale to już, kurczę, to już te warunki są takie, że już czuć po bolidzie. No właśnie. Okay, be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Mercedesa trzeba przepuścić. Ale ten deszcz już naprawdę daje tutaj takie wrażenia, że, czy nie wrażenia, no, już nie ma przyczepności. To już nie jest ta przyczepność taka, jaka być powinna. Jedź, Russell, jedź. No jedź, nie bawmy się tutaj, bo za chwilę obydwaj nie zrobimy czasu. No jedź! Ale to już się naprawdę zrobiło nieciekawie.
A mamy jeszcze jakiś kierowców w boksie. Russell tutaj wyjechał szeroko w tym pierwszym zakręcie. No i że ewidentnie ciężko mu jest się utrzymać na torze. No i właśnie, nawet tutaj już doszło do kolizji nawet między nami. Okay, you got front wing damage. This will have a major impact on performance unless you box for a new one. Nie ma raczej sensu tego krążenia kontynuować. Szkoda, że ja tutaj nie widzę, jak to wygląda czasowo, jak bardzo jadę wolno. Minuta 26 miał Leclerc. On jeszcze zdążył chyba na slickach przejechać swoje okrążenie. A ja tutaj już... Nie. Trzeba wyjeżdżać na przejściówkach. Już nie chcę skręcać bolid. Jedno, że nie mam przedniego skrzydła. Drugie to po prostu... No to już jest za ślisko, już jest za dużo wody. A mogę jeszcze, no dobra, szybciutko. Może parę sekund na tym, że oszczędzę, ale dobra. Już na przejściówkach jadą. Ci jeszcze zdążyli tutaj zrobić czasy na tych. Ci jeszcze zdążyli zrobić czasy na slickach. Ale zobaczcie tutaj, co się dzieje. Tsunoda jest tutaj ze swoim czasem siódmy. Nie, nawet już tutaj kilku kierowców zdążyło zrobić. Tak, czy Verstappen. Dobra, pora zmienić tutaj na przejściówki. I tak, teraz jeszcze ustawienia bolidu. Tutaj trzeba mieć więcej paliwa. No, może coś takiego. I próbujemy walczyć. Jaki jest aktualnie czas taki? No... Dobra, 27. 27 jakby się udało pojechać, coś koło tego. Dobra, coś koło 27. Czy tak w ogóle... Czy to w ogóle będzie możliwe? Pojechać koło minuty 27. Aj, tej wody jest dużo. Dużo tej wody jest niestety na torze już. Bolidem w F1 po mokrym torze też jeszcze nigdy nie jeździłem. Tutaj w F1-24. Ale pora oczywiście to zmienić. I zaczynamy nasze pierwsze okrążenie w tych warunkach. Było słychać taki dźwięk też, aby te opony się blokowały delikatnie. O, znowu to było słychać. Jakby się te opony blokowały. To jest mój najszybszy pierwszy sektor. A i tak tracę dużo do Pereza. That's us pushed down into P15. Osiemdziesiątych widziałem, że tracę do Pereza. To jest dużo. No i to jest słaby czas.
tu 30 się trochę podniosłem. 14 czas dopiero. That's 5 minutes to go. Staram się jak mogę, pół sekundy niby na razie jest. Tu już więcej. Dużo baterii zużyłem. Okay, I think the track's gonna be drying out quite soon. Be careful you don't burn out your tires. A niestety tam straciłem czasu dużo. And that's P13. Jest, tutaj pan sekundę się poprawię. To już jest 13 miejsce. Ale tutaj się nie mieści, nie mieszczę się w torze. Z tego krążenia już. Z tego krążenia już nic nie będzie. Jeszcze będzie jedno okrążenie, możliwość. A to trzeba podładować baterię. Ładujemy baterię. Na to jeszcze jedno okrążenie. Paliwa się też dosyć dużo zużywa. Nie mogę zmienić tutaj tej mieszanki paliwa. A szkoda. Dosyć to paliwo mocno się tutaj zużyło. Chociaż pomimo tego, że jadę ostrożnie. Bateria jest odładowana. Dobra. Zaczynamy. Okay, we've been pushed down to P13. Jakaś poprawa jest. Tutaj dużo baterii. A jeszcze może za dużo tej baterii tutaj zużyłem. Ale jest dużo, dużo czasu tutaj zyskałem. Okay, 1 minute remaining, just 1 minute. A i to się nie zmieściłem w torze. Bateria pełna moc jeszcze. I 10 miejsce. 10 miejsce. No nie mam już paliwa, niczego nie mam. Jestem na 10 miejscu. I teraz już tylko przeniosę się do garażu. No i niech się dzieje co chce.
11 miejsce. I to kolega z zespołu mnie tutaj wyrzucił. Ale nie fart. Ale nie fart. Delikatnie z kolegą z zespołu przegrałem. Ale to oczywiście też i na własne życzenie. Bo było to jedno miejsce. Przedostatni zakręt. Tam przedobrzyłem. Gdyby nie przedostatni zakręt, to... No to... Na pewno byłbym w Q3. Kwalifikacje mamy już za sobą. No trudno. Mogłem walczyć w Q3, ale 11 miejsce to też nie jest tak źle. I teraz oczywiście czeka nas ten wyścig. Prognoza pogody. Cały wyścig deszczowy. Jedynie pod koniec może coś być mniej tego deszczu. Może się wiele dziać w tym wyścigu. Przez to, że będzie deszczowy. Ale żeby to było coś pozytywnego. Ciekawe też, jaką strategię nam zaproponują, ale raczej pewnie cały wyścig bez zmian. Chociaż zobaczymy, jak się będą opony spisywały. No jeszcze moment. Jest, załadowało się. Well, once upon a time, this used to be the season opener before it fell victim to a pandemic reshuffling. But now Albert Park is back at the heart of the F1 calendar, so welcome to sun-kissed Melbourne for the Australian Grand Prix. And alongside me, a man... Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. No, zobaczymy. Strategia jest na razie wybrana taka. Ale te opony tutaj pokazuje nam, że mogą być dosyć mocno zużyte. No zobaczymy. Będziemy po prostu jechać i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Może delikatnie zaspałem. Ale dobra, trudno już. Tutaj tylko jeszcze się nie wpakować w nikogo z przodu. Ostrożnie. Czy nie dostanę? Tak, muszę tutaj przepuścić. Wybiłem na pozycję z powrotem. Tsunoda jest z przodu. Oczywiście, wiadomo, rywalizacja zespołowa. Aj, delikatna obcierka. Tutaj mogła być większa, musiałem trochę uniknąć tego. I znowu obcierka. Muszę się jeszcze nauczyć trochę tutaj. Ale przez to tracę pozycję, czy nie? Stroll mnie próbował wyprzedzić, odgryzłem mu się. Ostrzeżenie z Hamiltonem, już tam miałem starcie. Nawet nie zauważyłem tego. Kończymy pierwsze okrążenie. Trochę za wcześnie skręcam. No tak trochę się dziwnie ten bolid zachowuje na wyjściach zakrętów. Nieprzewidywalnie czasami.
No tak, te skręty tego bolidu czasem są naprawdę dziwne w tym deszczu. Tutaj będzie Stroll mnie pewnie atakował znowu. Aj, tu go puściłem, tędy. Hamilton jeszcze tam się pokazywał. Znowu było to samo praktycznie na poprzednim okrążeniu. Ale to było groźne naprawdę. W ostatniej chwili dosłownie mu uciekłem przed tym, jak on zaczął hamować. Tutaj trochę przestrzeliłem hamowanie. Będzie Stroll pewnie chciał atakować znowu. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Po tych, no, tych krawężników to już jest zrozumiałe akurat, że bolid próbuje no, dać im przyczepność po prostu. The rain looks like it's going to be getting much lighter over the next 10 to 15 minutes. There should be more grip, but don't expect a dry track yet. Tutaj muszę pilnować wewnętrznej teraz. Ale gorzej to wyglądało. Zdecydowanie gorzej to wyglądało teraz. No ja niestety na razie nie jestem skoncentrowany w ogóle na Albonie, tylko po prostu na tym, żeby tutaj trzymać stawkę z tyłu ze sobą. Znowu tutaj wyjazd. Tu w tym miejscu jakoś ten bolid się dziwnie zachowuje. No, no przecież no. Jest mokro, a znowu tutaj wyleciałem. Będę bronił wewnętrznej. Ale to już... aj. Okay, safety car deployed. Safety car's been deployed. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. Okay, we've been informed of an incident which has resulted in lots of loose debris on the track. Safety car is being deployed. Ja mam uszkodzone skrzydło. Zał dostał karę, ale to... Jakby to raczej nie... To co się tutaj wydarzyło, to no... To sobie oczywiście też zobaczymy. Ja muszę zjechać. Muszę zjechać po prostu no... Wymienić sobie to skrzydło. A jeszcze mi zresetowało. Nie. Ja nie chcę, żeby mi zresetowało. Znowu mnie zresetowało, no. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Wiedziałem, że będą się cuda w Australii działy.
ale no nie takich cudów oczekiwałem. No będę ostatni, ale okay, there seems to have been a problem removing the front wing, but we got to try and put that behind us now and finish the race strong. Get your head down. Przynajmniej jedynie co to mam delikatnie no, nowsze opony niż przeciwnicy, ale to jest jedyna nowość. Mam może opony delikatnie świeższe, ale za to będę na samym końcu jechał. Zobaczymy, co to jeszcze będzie działo z tą pogodą. A te opony są zimniutkie. Zimniutkie te opony są. Tutaj jeszcze ich nie dogonimy. Zapytamy o pogodę. No need to worry about the tire condition for now. Everything's looking good. Nie trafiłem. It's hard to say if inters or wets are better right now. Hard to say? Które są opony lepsze? Jeszcze nie dogoniliśmy stawki. To teraz to mi dylemat zrobił trochę. Zrobił mi dylemat, naprawdę. Czy jeszcze czasem raz nie zjechać do boksu i już nie założyć sobie przejściówek? Ale tutaj dojechaliśmy do innych. I teraz sam nie wiem, co robić. No tu się taka linia już zrobiła. Teraz na pewno już będzie restart. Na 100% będzie restart. Inters and wets will probably have very similar pace at the moment. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there's no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Zawaliłem trochę, no ciężko to było przewidzieć. No już niech się to pominie. Say that again, we're having trouble receiving you. Nie wiem, czy nie zrobimy takiej strategii naprawdę wabank. No będzie ten deszcz słabnął, tak? Dobra, to robimy taką naprawdę, no... strategię wabank. Zjeżdżamy po przejściówki. A tutaj problem ma Bottas chyba. Okay, let's go now. Come on. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Te opony są zagrzane. Okay, information on Bottas. Okay, they're out of this race. Okay, caution, caution. Virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta on your dash. It looks like a virtual safety car has been deployed due to an incident with multiple vehicles being stopped on the track. We need you to drop your pace. Jeszcze tego brakowało. Gdyby był pełny safety car, to naprawdę byłbym super w pozycji. Slow down, your delta's negative, which means you... Ajejku, tu to cofnę sobie.
Bo tu chciałem... Chciałem być cwaniakiem i nie wyszło. Dobra. Teraz się udało. Chciałem trochę przycwaniakować i myślałem, że jeszcze przed karą uda mi się. Ale się nie udało. Remember to adjust your ERS mode in your MFD if you need to. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Mógłby ten safety car być. A tu już się zrobiła taka linia. To już jest na te... To już jest na przejściówki. To już jest naprawdę na przejściówki. So the rain's easing off a bit, but the track is still going to be wet for a while. Be careful. Trzeci sektor rekord. Aj, ostrzeżenie. Okay, mate. We've got some clear track around us now, so let's use it and make this next lap a quick one. Let's go. Najszybszy pierwszy sektor. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Zobaczymy, czy coś jeszcze z tego wyjdzie, czy absolutnie nic. Oczywiście jestem na swoim najszybszym okrążeniu. 31,6 Verstappen. Zobaczę, jaki ja będę miał czas. Jeszcze. 0,2 wolniej od Verstappena. Okay, and that's a red flag. Red flag. Keep the delta positive and let's have you straight to the pit lane, please. A co tu się w ogóle wydarzyło teraz? Że mamy czerwoną flagę. No nic. Nice advantage here. Let's have a think about how we handle the rest of this race. Ja bym chciał być na tych oczywiście, na nowych przejściówkach. Tylko czy mi dadzą nowe przejściówki? Mam nadzieję. Ale to inni też dostaną nowe przejściówki. Okay. In just a moment, stand by. Inni też dostali nowe przejściówki. Wszyscy dostali przejściówki teraz i już przewagi tempa nie będę miał. No i już to by było na tyle, jeśli chodzi o jakiś fajny wynik w tym wyścigu. Tutaj było dobrze. Trochę pozycji zyskałem tym agresywnym manewrem. Tutaj Strolla tak wyprzedziłem fajnie, ale się spotkałem ze ścianą. Sargent, Gasly, baterii trochę. Dużo tej baterii zużyłem niestety. Ale teraz sergeant też jakiegoś doładowania dostał. Nie ściąłem. No, tutaj żeby nie doszło do kolejnego niepotrzebnego kontaktu. P5.
poddał się. Ej, chyba tam delikatny kontakt był. No już mi z przodu trochę uciekli. Sargent jest znowu blisko, ale tu nie zdąży. Okay, mate. After that front wing damage, we gotta look after it now. Please protect the front wing. Come on. Dziwnie to skręca w tym zakręcie akurat. Jakoś z wszystkich zakrętów na torze, tamten jeden bardzo dziwnie się pokonuje. A może to kwestia tego dyferencjału na przykład? Ustawień? No nie wiem. Ale no trochę by to było dziwne, ale po prostu jeden zakręt mi sprawia problem, a pozostałych jest ok. Jakbym się nieco teraz zbliżył. Ale to tylko na moment. No rekord trzeciego sektora. To dobra, miałem wrażenie, że się zbliżyłem. A i tej... No nie, jednak nie zaliczyło mi ścięcia. W tym trzecim sektorze coś się zbliżyłem. Tutaj. To ten taki dziwny zakręt był. Znowu się odbiłem od ściany. Tutaj się bardzo dobrze do nich zbliżyłem. Bez ostrzeżenia się tak zbliżyłem. To będzie atak, to będzie atak. I tam muszę zostawić trochę miejsca. Dobra. I jest awans. Ostatnie okrążenie zaczynamy. Jaki mam ERS? Średni. I pół baterii. Będzie ważne wyjście. Rekord pierwszego sektora. I będę blisko nich tutaj. Także jeszcze mamy ciekawą końcówkę wyścigu. Dobra. Albo mnie trochę powstrzymał. Ja mogłem zdecydowanie szybciej pokonać tutaj te zakręty. Ocon popełnił błąd chyba. Zaczynamy za moment ostatnie okrążenie. Jest szansa na 11 miejsce.
Okay, mate, this is the final lap of the race. Final lap. Ej, to mnie znosi. Tu już za bardzo chcę. Tu już mogło być lepiej przejechane. Ale się nie poddaję, ale teraz mi bokiem postawiło. Jeszcze się nie poddaję. Dużo tej baterii użyłem. Bardzo dużo. Dobra, tutaj pełna bateria już. A mnie okon zatrzymał. Ale tutaj będzie hamowanie. No i co tu teraz się wydarzyło? Green flag. Jeszcze taka końcówka tego wyścigu. Ależ to był wyścig, naprawdę. Były chwile przebłysku, ale były też takie momenty. 15 miejsce. The checkered flag is out. We're going to be hearing that Dutch national anthem again, because it's victory for Max Verstappen. And it's always good, Crofty, to get that momentum on your side, and it's really good for your confidence as well. The more confident you are, the further that can take you. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team. Aż sobie muszę zerknąć naprawdę na powtórki. Co tam się działo? Najpierw to chyba czwarte okrążenie, a potem to ostatnie okrążenie. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us and we'll see you for the next. Czwarte okrążenie. Tutaj. Z jakiejś innej kamery to trzeba będzie zobaczyć. Tylko inny zawodnik może. Nie tak. Nie da się to jakoś... Tak, żeby to... O, właśnie, w ten sposób. A, to mnie przesunęło na początek okrążenia. Dobra. I teraz tutaj. On też poleciał w ścianę. Się tego teraz tak wolniej, jakoś tak wolniej, żeby to można było. A to już nie, no tu bym powiedział, że tak 50 na 50. Chociaż jeszcze zmienię kamerę na siebie. No niby jechałem cały czas tutaj. A jak już
chciałem zmienić bardziej do środka, to wtedy na niego wpadłem. A tutaj też, no nie wiem, czy mógł się wykazać większym refleksem i po prostu odbić też w prawo. Przechodzimy jeszcze do tego ostatniego krążenia. A to jest tak, tutaj siebie chcę widzieć. Co tutaj się wydarzyło? No tutaj to już raczej... Ja jechałem w miarę cały czas prosto. Tylko... Czy ci mieli tutaj miejsce? No nie wiem, to też taka dziwna sytuacja. Ciężko powiedzieć. Ale i tak, no niestety... Ciężko powiedzieć, tak czy siak, wynik oczywiście, no, daleki od ideału. A i tak tutaj dostałem skupienie, jedynie mi spadło. Ale awansowałem i tak. I to Australię mamy już za sobą. No nie tak to miało wyglądać. No pogoda pogodą, ale też tam było takich trochę, jakby to powiedzieć, też no rookie mistakes, czyli takich błędów początkującego. Dobra, no to my sobie już w tym momencie kończymy ten odcinek. Tajne spotkanie. A to sobie może, to sobie zrobimy na początku kolejnego odcinka, to tajne spotkanie. Tymczasem już kończymy ten odcinek i do zobaczenia.